Witam was serdecznie, z tej strony Remix. To jest kolejny odcinek z Teenage Divide and Conquer z Królestwa Magmaru. Dwarfs of Erebor nas atakują. Tak jest. Trzeba tutaj mobilizację zrobić. Wysyłamy wszystko do Litasza. Razem od nawet z Kamet Brina, ale to za turę. Czyli mi się wydaje, że w poprzednim odcinku zrobiłem taki ruch, że teraz nie będę miał właśnie ruchu. Trzy jednostki elfickie tutaj się panoszą. Tutaj za turę też wyjdziemy i trochę tutaj pociśniemy. Tutaj krasnoludki na razie wygrywamy. Ciśniemy ich. Trolle są już tak zwykle na najwyższym poziomie. A, tymi się możemy poruszyć. Dobra. Czy tu jest jakiś frakcyjny? Nie. Więc możemy jechać dalej. Faham Gatol. Tutaj jest, dobra. Zaś tymi jeszcze możemy poruszyć. Więc ich styramy w tej turze. Żeby nam nie robili pleców podczas gdy my będziemy oblegać Falam Gatol. O ileś, no, na pewno źle to powiedziałem. Ale wiem, o co chodzi, o tą... Zameczek krasnoludzki. Dobra. To jest jak zwykle nasza armia bez łuczników, sama piechta. Więc ustawiamy ich w prostej linii. Startujemy bitwę. Oczywiście krasnoludki ustawiły się pod innym kątem do nas. Zamiast walczyć na otwartym terenie, to gdzieś tam w drzewkach. I jeszcze stoją i czekają. Też to akurat dziwne nie jest, bo czekają na swoje posiłki, które nie zdążą do nich dotrzeć. Mają katapulty? Kurwa, to nie byłyby krasnoludy, gdyby nie mieli katapult. Dobra, trolle. Idźcie siać tam zniszczenie. Jesteście w tym najlepsi, więc... Dobra, a wy skierujecie się w tą stronę. W sumie jeden oddział wystarczy. Więc wy zszarżujecie tych. Jep. Ekstra, cofka. Katapultami napierdalają już. I jeszcze raz. No, trochę mniej teraz było. O, ci już są broken. Jak ja to lubię mówić, broken, broken. Okej, wysyłamy tych wargów, żeby... rozwalili te obsalane katapulty. Dobra, dawajcie topornicy, otoczymy ich. I trolle wpadną od tyłu. Zaś wpadną w tych. Okej, trolle, wpierdalać się. Mają w uszy, to mogą trochę moim trollom zadać obrażeń. No, jednego zabili mi. Są czerwone trolle. Ale tam tłuką ich równo.
Mam zabicie i do końca. Dwóch straciliśmy, kurde. Dobra, wy będziecie gonić teraz. Jeb! Pist! Przydałyby się jeszcze jakieś uzbrojone trole. Jakieś opancerzone, coś w tym stylu. To by były super, to by jeszcze silniejsze były. No na pewno, wiadomo, nie? Ale już te śnieżne same w sobie cisną. Ciekawy jestem, czy jeszcze jakaś jednostka może być lepsza. Tych nie wypuścimy, bo oni tak pójdą do swojego miasta. A może i nie pójdą, bo są znowu zabici. Kogo tu zostawimy? No, tych. Oni i tak nic nie robią podczas bitwy, tylko giną. Więc mi się nie przydadzą. A pójdziemy trochę pod kątem, odwiedzimy trochę terenu. I zrobimy turę. Turę, które nie chciałem, żeby była, bo właśnie w tym momencie nas zaatakują krasnoludy z Ereboru. A tam, jak wiemy, trola nie mamy. Muszę właśnie zrobić tak, żeby... Kurwa! Amon, Sul nam atakują. Jebane elfy. No, od razu zaatakuje na pewno, ale... Tutaj stanę do walki. Bo wiadomo, że w automatyku z elfami nie ma nikt szans. A tak to przynajmniej coś im może zabijemy. Ale zaraz tymi od dołu zaatakuje. Jak tu się bronić, teraz mi powiedzcie. Nie mam za bardzo pomysłów. Schody są czy coś? Wysoko. O, można strzelać. Wszystko w górę. Co, tędy? Kurwa, jak mi ta kamerka w kurwie. No, tędy idą. Medium Inflanted, to powinni nasi sobie dać radę z nimi. Czas nie leci szybciej, bo to dobra. Spróbujemy tych załatwić szybko jeszcze. Dobrze, zabiliśmy dowódcę. Dawać! Wybijcie ich jak najwięcej.
Dowódca. Ale połowę ponad zabiliśmy. Gdybyśmy, kurde, jednak tym drugim dowódcą też tutaj przyszedł, to... to by się go pokonało. Ale dobra, jak skoro takim duże staty zadałem i to mając tylko jednego dowódcę w sobie, bo tych łuczników nie liczę, to drugim dowódcą myślę, że powinienem dać im radę. Najwyżej może ci znowu z tym. Dobra, ale zacznijmy od północnych. Best unit dostaniemy, jeżeli uda nam się przejąć Fargan ton 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 ton. Ej, no co jest z tym Imlardis? Czy zaczęli teraz panoszyć tutaj? Chyba jednego łebka zostawimy. No tu normalnie trzeba tworzyć armię, bo... Imlardis nas tu atakuje. Dobra, krasnoludy za reboru oblegają. Niestety nie dojdziemy tam teraz. Nie, tu zanim bym doszedł. Kurde, i co teraz? Pośle mu jednego warga. Na tej musimy czekać teraz. Kurde, niedobre się zrobiły teraz czasy. Ci dalej ich oblegają, no i będą musieli ich oblegać tak długo, jak to będzie możliwe. Aha, to jeszcze jeden oddział idzie. Cóż, tym oddziałem chyba skręcę na południe teraz i przejmę to miasto Bri. Bo chcę też ich mieć z głowy już. O kurde. Tylko żebym się nie spodziewał. Dobrze, nie dogonił mnie. To weźmiemy go teraz w dwa kleszcze. Dwa kleszcze, że tak się wyrażę. Czyli jednak nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o krasnoludy z Ereboru. Teraz nasuwa się tylko problem z elfami z Imlardis. No i czmychnię tutaj. Postawimy wieżyczkę strażniczą. Nie, 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 nie przerywamy. Co? Nie, no w tym momencie ja to wczytam. Bo to już był cios po prostu niesprawiedliwości. To już było po prostu po chamsku! Bo tego nie można było przypierdolić. Zaraz normalnie, no sam stoczę tą bitwę, no i zaraz zobaczymy, jakim cudem mogli to przypierdolić. A tu jest frakcyjny dowódca! Kurde, to może jak go zabijemy, to krasnoludki przestaną istnieć. By nam bardzo pomogło, ale to bardzo. Dobra, pokażcie mi tą twierdzę ich. Wargowie się teraz nie przydadzą. To.
strzelają z czegoś? Nie. Kogo na murach nie posadzili? Dobra. Brama jest już tam łupiona. Musimy już sprintować. Jep! Te trole gdzie? Tu, tu. O! Muzyczka z Hobbita. Ożeż ty chuj. Trola nam tu zabili. Jeb, kurwa. Chodź walczyć teraz. Da, jeden troll, fuck! 5 troli, shit! Rzeczywiście nie będzie tak łatwo. Dobrze, przejęliśmy kontrolę. Wypchnąć ich z tego kółeczka. W 3 minuty możemy to wygrać. Póki ci jeszcze nie... Nie ruszyli tutaj. Tu, 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 tu. Nie wpuszczać ich. Jeb. A pchają się to specjalnie. Kurwa, wszystkie trole padły prawie. Ten ostatni jebnie. I jest. Czyste zwycięstwo. Czyste, czyste kurwa, a nie jakieś porażki. Ale trole poświęciły się. Już nie jesteśmy potęgą przeciwko krasnoludom. Bo mamy tylko jednego trola. Ale dostaliśmy trola w stolicy i to i w idealnym momencie. Czy mi się teraz wydaje, że właśnie... A, myślałem. No tym ja tu nie mam szans. Ostynli. Co tu jeszcze może być ich? Tu jeszcze mają Eretluin. O jest, tu mają stolicę. Buzradum. No do tego będzie nam potrzebny ten oddział, bo no, nie widzę przyszłości. Z tego oddziału. A my weźmiemy ich tutaj czasowo. Chyba listy nawet. Katapulty tu trzeba ostro. No tutaj już kolejny oddział zmierza, żeby walczyć. Mamy tu trolla. Lecisz. Tu wszyscy oprócz snagi. O fuck. Bez dowódcy. Jarząbki. Kapitan Belly. Ale na szczęście ten krasnolud też nie jest jakieś wybitnie uzdolniony przywódczo. To pewnie po tej bitwie, bo to dosyć wielka teraz bitwa jest. Zwycięstwo musi być, bo inaczej będzie porażka na północnej części Angmaru. A na to nie możemy pozwolić. O, tutaj zajmie się dużo wargów po świeże jednostki. O, ho, 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 ho. Jak wy się ustawiacie? Gdzie oni są? Tam są.
Teraz my się ustawimy na górce. Stamtąd idą nasi, więc zostawimy te wargi tam. Ale tu też jest żołbkowe. No w sumie ja żołbkowe jednostki właśnie mamy po tej stronie, dlatego ten bilansik nie jest taki, jakby sobie można to wymarzyć. Trzeba wygrać walkę wargami w sumie. Wjeżdżać im w plecy cały czas. Bro. Okej, te cygady gonią nasze. Oni mają włócznie czy mieczyki? Toporki. Wyglądają przekurwiście, bo wam powiem. A czym się chce nimi grać? Dawać, no, Dale kawaly, to nie są kuce. O, ty chuje. Jesteś jeszcze dowódcą. Jeszcze wparować tak dosłownie nie mogę, kurde. Trochę za dużo tutaj. Za bardzo się kryją. Za duży gąszcz zrobili. Musimy się musieli trochę rozdzielać, bo. Dobra, trzeba szturmować w końcu, bo. Tak, to nic z tego nie będzie. Dobra, ustawcie się właśnie. Skierujcie swoją armię na jakąś stronę. Będę mógł was okrążać w spokoju i atakować plecy. Na razie póki co no się kręcą, ale mogę już zaatakować, coś tak czuję. Albo tych kuszników strącę. Dobra. Tutaj dajemy radę. Balista mi się tu wjebał. Dawać, uwolnić naszych. Weź się zapalającej, bo nie widzę gdzie strzelacie. Dobra. Na razie jest to obiecujące. Rozwaliliście, widzę tych kuszników, albo przynajmniej się jeszcze z nimi lejecie. A nie, to są nasi. Postrzeżować się w tych, nie wiem, kogo skrobiecie jeszcze. O! Jeszcze dowódca właśnie z Kernelem. Przepchać się tam.
Dobra, gdzie są moje wargi? Tutaj, dobra. Tu jeden, drugi oddział, dowódczy. A wszedł w walkę z wszystkimi łucznikami, a to nie jest za dobre. Trochę się ich traciło. A wy strzelacie do chuja w nich, czy nie? O, no tych możecie wybić. Dalej, wybijajcie ich już. Dobra, strzelajcie sobie już, bo jeżąbkujecie po prostu. Zwycięstwo jest nasze, jednym słowem. LOL. Strzelać mi w nich. Gdzie są moje wargi? No. O, straciliśmy 1200, ale zarąbaliśmy 1800. Przy tym, że nasze jednostki nie były jakieś wybitne, były jakieś po prostu ochłapy z tego litarza. Więc sukces, zwycięstwo jest. Odmówili, więc giną, bo nie mają dokąd się udać. No i automatycznie awans. Pieniędzy może i nie ma teraz. No, tutaj przyjęli krasnoludy z Ereboru. Ja pierdolę, Gundabad przejęli. Gundabad! Wyobrażacie to sobie? To jest hańba. 5 tur tutaj. Dobra, to trzeba turę przeskoczyć jeszcze. Ten Imlardis też można by było już wcześniej, dużo wcześniej rozwalić. Ale no, to są elfy do chuja. W tym Imlardis walka to jest. Tam tylko z trollami trzeba wbić. W sumie elfy chyba nie mają za dużo jednostek włóczniczych. To z trollami by sobie nie za bardzo poradzili. No, ale no, teraz za dużo frontów. Imlardis nadal jest niedostępne do zdobycia. Pierwsze bo rozwalić krasnoludy z Eretluin, Bree. No i teraz jeszcze to, Gundabad. Musimy tu poczekać. Pieniędzy już nie ma, bo wszędzie jakieś wojska się produkują. Dobra. Gdzie jest tu moja wielka armia? Żeby po drodze do Bree rozwalić. Gdzie to miasto mieli? Tutaj, dobra.
A co możemy zostawić? No to jak zostawimy? Dobra, to będziemy kończyć na ten odcinek. Następna będzie bitwa, więc na razie trzymajcie, do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!